Dobry wieczór Państwu. Anna Drynda, zapraszam na prognozę pogody. Przez cały dzień w regionie panowała dość pogodna i dość słoneczna aura, pomimo tego, że na niebie pojawiło się sporo chmur. W południe w regionie termometry wskazywały 23 stopnie na południu, 24 w centrum i 25 na północy naszego województwa. Po zachodzie słońca zachmurzenie będzie duże, choć mamy szansę na przejaśnienia. Jeszcze pokropi przelotny deszcz i mogą pojawić się zanikające burze, podczas których powieje silny, porywisty wiatr z prędkością do 65 km na godzinę. Termometry wskażą 16 stopni w Kłobucku, w Częstochowie, w Myszkowie i w Zawierciu. Taka sama sytuacja w centrum, na termometrach 17 stopni w Raciborzu, Gliwicach, Katowicach i w Tychach. Nie inaczej na południu, tutaj termometry wskażą 15 stopni w Cieszynie, Bielsku Białej i w Żywcu. Poniedziałek zapowiada się ciepły i pogodny. Na północy dzień z zachmurzeniem umiarkowanym, dzień ze słońcem i bez opadów. Na termometrach 24 stopnie w Myszkowie, w Zawierciu, Częstochowie, w Kłobucku i w Lublińcu. W centralnej części naszego województwa również padać nie będzie. Poniedziałek upłynie pod znakiem pogodnego i dość słonecznego nieba. Na termometrach 24 stopnie w Tychach, Sosnowcu, Katowicach, Tarnowskich Górach, Gliwicach i w Raciborzu. Jedynie na południu naszego regionu spodziewamy się większego zachmurzenia i tutaj właśnie może jeszcze pokropić przelotny deszcz. Na termometrach 22 stopnie w Żywcu, w Bielsku Białej i w Cieszynie. Jutro ciśnienie będzie delikatnie rosło, w południe wyniesie 983 hektopaskale. Zobaczmy teraz, co pogoda przygotowała dla nas w najbliższych dniach. We wtorek na termometrach odczytamy 23 stopnie Celsjusza. Dzień dość słoneczny z zachmurzeniem umiarkowanym, ale również z przelotnymi opadami deszczu. W środę taką samą wartość wskażą termometry, również 23 stopnie Celsjusza, zachmurzenie umiarkowane, odrobina słońca i również pokropi przelotny deszcz. Skoro znamy prognozę pogody na najbliższe dni, zobaczmy teraz ekoprognozę, jakim powietrzem będziemy jutro oddychać. Nasza ekomapa ponownie brała kolory jasnej zieleni, a to oznacza dobre informacje. Wszyscy jutro bez wyjątku będziemy mogli oddychać powietrzem dobrej jakości. Teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.